Pokój dobry. Spotykamy dzisiaj w Kalwarii Zebrzydowskiej panią Małgorzatę Glinkę, która niemal całe swoje życie poświęciła piłce siatkowej. Dwukrotnie z reprezentacją Polski zdobyła Mistrzostwo Europy. Dzisiaj podzieli się z nami swoimi myślami na temat tego, jak osiągnąć sukces. Prosimy. To jest naprawdę ciężkie pytanie, jak osiągnąć sukces. Mi się udało. Wydaje mi się, że podstawą, jaką mnie kierowało w życiu, to właśnie wiara w to, że mogę coś takiego osiągnąć, i pasja. Przede wszystkim każdy z nas powinien odszukać w życiu pasję, w którym się dobrze czuje i wydaje mu się, że jest w tym dobry i sprawia mu to przyjemność. Ja taką pasję właśnie odnalazłam w siatkówce. Od młodych lat trenowałam i to mi nie sprawiało żadnej jakiejś trudności. Nie było to dla mnie obowiązkiem, była to dla mnie czysta przyjemność. Wydaje mi się, że nie myślałam, żeby być od razu gwiazdą z okładek, tylko myślałam właśnie dzień po dniu, żeby pójść na trening, dobrze przepracować i małymi kroczkami doszłam do tego, co teraz w tym momencie mogę powiedzieć, że odniosłam sukces. Każdy z nas, wydaje mi się, że ma talent, każdy ma na pewno jakąś pasję, a jeżeli nie ma, to można nad tym popracować, żeby ją odnaleźć. I nie trzeba być gwiazdą wielkiego formatu, trzeba po prostu przejść przez życie, wierząc w to, że można osiągnąć sukces w większym wymiarze czy w mniejszym wymiarze, i pomimo lęku, jaki mamy, bo wszyscy mamy taki lęk, że nam się nie uda, trzeba iść codziennie do przodu i pracować nad swoją pasją, pracować nad swoimi zainteresowaniami, otaczać się mądrymi ludźmi, przychodzić w takie miejsce, jak tutaj jesteśmy, modlić się o to, żeby nam się udało, bo takie miejsce jak Kalwaria na pewno dają siłę przede wszystkim i wiarę w to, że człowiek idzie dobrą drogą. Chciałabym tylko powiedzieć, że nie ma złotego środka na to, żeby osiągnąć sukces. Jest to na pewno dużo rzeczy, dużo rzeczy musi się łączyć na to, więc przede wszystkim wiara w to, że możesz coś osiągnąć, i nie od razu wielkimi krokami, tylko dzień po dniu, pracą, wiarą, pasją, miłością to, co robisz, i przede wszystkim otaczać się mądrymi ludźmi, którzy będą Cię wspierać i kochać takim, jakim jesteś.